Witajcie, kochani. Taki temat sobie dzisiaj podjąłem. Przygotowywałem się do niego dosłownie 5 minut. Jak przyszedł mi do głowy, wyszukałem tylko trzy miejsca w Słowie Bożym, które chciałbym wam omówić, pokazać. Nie jest to jakiś rozwinięty przeze mnie wielce temat. Moje filmy i tak już są w większości bardzo długie dla niektórych, więc nie wyszukiwałem jakichś tutaj wątków w Słowie Bożym specjalnych. Po prostu tak jak się da najkrócej, chociaż i tak będzie, przypuszczam, nie będzie krótko, ale tak jak się to da najkrócej, chciałbym wam przedstawić ten temat, to zagadnienie, czyli temat spowiedzi. Wiem o tym, że wielu ludzi ma z tym problem. Są wersety, które wprowadzają niepokój w ludziach. Jest szczególnie jeden werset, który być może jest wykorzystywany przez usprawiedliwianie tego, co robią kapłani, księża katolicy w większości, czyli tak zwana spowiedź uszna, czy jak oni ją tam sobie po swojemu nazwali, czyli mówienie księdzu do ucha, co się tam nawyprawiało złego. No nie? Jest taki werset, ja go omówię, wytłumaczę, jak ja go rozumiem. Natomiast, jak zawsze w każdym moim filmie, tak i tutaj zasady się nie zmieniły, czyli ja nie narzucam wam mojej woli, nie narzucam wam mojego toku myślenia, przedstawię tylko mój punkt widzenia, oczywiście z punktu widzenia Słowa Bożego, ale jak ja to widzę. I nikt nie musi się z tym zgadzać i każdy ma prawo mieć swoje zdanie i każdemu polecam prześledzić temat osobiście, prawda? Więc tym charakteryzuje się ten kanał, podkreślam to, że tutaj niczego was nie nauczam, niczego wam nie każę, bo nie są to kazania, każdemu polecam włączać myślenie. Wersety, które podam, są do przeanalizowania osobiście w domu, na swoich egzemplarzach Słowa Bożego. Można sobie szerzej kontekst przeczytać i można sobie temat osobiście też rozwinąć w domu. A w razie pytań zapraszam przede wszystkim na Messenger, gdzie zawsze można się zdzwonić, co też z ochotą, jak wielu już z was się przekonało, robię. Fajnie jest z wami porozmawiać, są ciekawe bardzo rozmowy. Pozdrawiam wszystkich tych, z którymi już rozmawiałem, a tych, z którymi nie rozmawiałem, zapraszam. Oczywiście są to rozmowy w duchu łagodności. Nie ma tam przekrzykiwania się, nie ma tam jakichś udowadniania sobie wielkich racji. Każdy przedstawia swój punkt widzenia, jeżeli jest jakiś problem do rozwiązania, prawda? I tyle. Tak więc i w tym temacie, jeżeli będą niejasności, także zapraszam. Moi drodzy, jest problem ze spowiedzią, ponieważ większość z nas, zdecydowana większość z nas, jak nie wszyscy, którzy słuchają teraz tego materiału, chyba że ktoś urodził się na przykład w rodzinie Świadków Jehowy i od urodzenia tam jest w tej organizacji, to jego problem nie dotyczy, ale większość z nas, to znaczy Świadków Jehowy i innych, powiedzmy, wyznań czy religii, ale większość z nas, jak mówię, urodziła się w kościele katolickim, więc wryte mamy od razu w mózg już na starcie jako mały człowiek, pamiętam te chwile, że mamy właśnie pranie pod tytułem spowiedź księdzu.
No ja pamiętam, o ile, no tak jak pamiętam, no bo to było lata, lata wstecz, ale są takie migawki w mojej głowie, mniej więcej pamiętam, co czułem i czułem się z tym po prostu źle. I czułem się z tym źle nie tylko jako mały chłopiec, bo dla małego dziecka w ogóle to jest przeżycie, ale już później jako dorosły. Chociaż jeszcze od czasu do czasu chodziłem do spowiedzi, nie wiem, tam mając powiedzmy 15, no może nie, przesadziłem, ale 13, 14 lat, no liczmy tam do 15 lat. Natomiast później już nie przypominam sobie, abym zdecydował się iść i księdzu mówić jakieś tam moje grzechy. Bo nie, po prostu się z tym źle czułem i wiedziałem już wtedy, że jest to bzdura i bujda na resorach po prostu. To było już jako małe dziecko dla mnie nie do przyjęcia, aczkolwiek robiłem to, no bo już jako mały chłopiec chciałem uczestniczyć w życiu religijnym, w życiu takim wiary, powiedzmy, no a że byłem prowadzony przez ślepców i przez zwodzicieli, no to jest inna historia. I moi drodzy, czy to jest w ogóle biblijne, prawda? Bo o to tutaj chodzi w tym zagadnieniu. Zastanawiałem się, jaki sens w ogóle ma to, że ja mówię temu, no, w tym przypadku księdzu, swoje grzechy, swoje rzeczy nieprzyjemne, które robiłem, nie chciałem, żeby ktoś o tym wiedział, prawda? Bo nikt z nas nie chce, żeby ktoś wiedział takich rzeczy, no ale wyznawałem mu to, zastanawiałem się, po co ja to robię. Najbardziej zastanawiałem się nad tym, się zastanawiałem, dlaczego za karę, bo dostawało się karę jako pokutę, za te grzechy musiałem odprawiać jakieś czary, czyli modlitwy, w tym przypadku katolickie. Czyli na przykład, pamiętam to jak dziś, na przykład za to odmówisz 5 zdrowaś Maryjo, a za to odmówisz 3 razy Ojcze Nasz. Takie modlitwy, nie? Katolickie. I to był obłęd. Kochani, zobaczcie. Nagrzeszyliście i teraz jeszcze za karę musicie odprawiać modlitwy. Za karę. No to teraz w końcu te modlitwy były, żeby wychwalać Boga, czy żeby za karę to robić? Po co te modlitwy są? To jest jakaś czarodziejska regułka, która robi wszystko. Która nakazuje wam robić to niezależnie od waszego nastroju, niezależnie od okoliczności. Po co to jest? Zawsze się zastanawiałem. Zastanawiało mnie też, po co w ogóle Panu Bogu jest to, że ja klepnę 3 razy tą samą regułkę? Po co mu to jest potrzebne? Co on z tego ma? Co on z tego dla siebie bierze? Jak on z tego korzysta? Bo mi na przykład, jak ktoś po 5 razy by coś jedno i to samo powtarzał, to mnie by po prostu to zdenerwowało. A w dodatku wskazywałoby na to, że facet ma albo dziewczyna nierówno pod deklem. Mówiąc tak bardzo prosto. Prawda? Więc już same takie fakty, kochani, człowieka myślącego zaczynają zastanawiać. Podkreślam to, bądźcie ludźmi myślącymi, i bądźcie ludźmi wymagającymi logiki we wszystkim. Jak się później okazało, modlitwa jest całkowicie czym innym niż przedstawia nam to Kościół katolicki.
Modlitwa nie jest absolutnie tym, o czym mówi Kościół katolicki. Nie jest klepaniem, czy jak to nazwać, klepaniem, tak brzydko to jest nazywać, no ale to jest taka bardzo odpowiednia nazwa. Klepaniem regułek. Klepaniem jedno i to samo w kółko. Słowo Boże mówi, nie bądźcie wielomówni tak jak ci i ci. Prawda? To jest to. Jeżeli chodzi o modlitwy. No ale nie będę tu rozwijał kwestii modlitwy, bo to jest osobny temat. Natomiast wracając do tematu głównego, tej spowiedzi, zobaczymy sobie, czy jest to przede wszystkim biblijne. I na sam początek chciałbym, moi drodzy, zwrócić waszą uwagę na taki werset, który jest w Jakuba. Otwórzcie sobie, jak chcecie, swoje egzemplarze. Gdzie to jest? Jakuba 5,16. To jest ten werset, o którym mówiłem, że może być wykorzystany właśnie przez księży katolickich do usprawiedliwiania tego, co robią, a to, co robią, jest obrzydliwe. To już tak od razu mówię ostro. A jest tu napisane tak: wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I co to znaczy? Wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Czyli nie wiem, jak jest w innych tłumaczeniach, ale przypomina się mi, że może być opisane jako wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. No bo grzechy to są upadki. Często, prawda? O tym mówi Słowo Boże. Więc o co tu chodzi? Czy tu chodzi o to, żeby po prostu iść do księdza i mu wyznawać wszystko, co ja robię złego? Absolutnie nie są to słowa usprawiedliwiające obrzydliwe czyny kapłanów katolickich. Do tego dojdziemy też później, kto wybacza grzechy i czy są to kapłani katoliccy. Dlatego mówię od razu, że są to obrzydliwe rzeczy, ponieważ wstawiają się w miejsce Chrystusa, będąc grzesznikami, bo trwając w kościele katolickim jako kapłan i robiąc rzeczy, które robi kapłan katolicki na co dzień, codziennie grzeszą, codziennie łamią prawo Boże. Z premedytacją, codziennie. Ale to jest inna sprawa. Więc o co chodzi tutaj, kochani? Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugi, abyście byli uzdrowieni. Zobaczcie. No i później tu jeszcze mamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bardzo ważne słowo, sprawiedliwego. Ta modlitwa może wiele. Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, modli się do Pana Boga o jakiejś sprawie, to ta modlitwa jest brana szczególnie pod uwagę. Tu są te słowa. Ale to też inna sprawa. Chodzi tutaj, wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Kochani, tu nie chodzi o to, że jak wy popełnicie jakiś grzech, no nie, po prostu wam się zdarzy. Nie? No bo jest nasza natura, mimo że jesteśmy, powiedzmy, nowonarodzeni, lub niektórzy myślą, że są nowonarodzeni, ale co z tego, że duch jest odnowiony, skoro my żyjemy w grzesznych ciałach? Stąd bierze się wiele upadków ze względu na naszą cielesność. Bardzo wiele. I jeżeli komuś się zdarzy popełnić jakiś grzech, właśnie taki cielesny, ze względu na to, że żyje w grzesznym ciele jeszcze, to nie oznacza, że musi lecieć teraz do księdza i albo do jakiegoś starszego zboru, albo nawet do swojego brata czy siostry w wierze i od razu wszystko meldować, co on zrobił złego. To wcale te słowa tego nie oznaczają.
Tu nie jest tak napisane, że musicie od razu lecieć z ciepłym, jak to się mówi. Więc o co chodzi? Już wam mówię przypadek z życia, przypadek mój, który był stosunkowo niedawno, miał miejsce. I jak mówię, w życiu osób wierzących nie ma przypadków. Więc jest to zapewne było powiązane z tym, że będę nagrywał taki film i będzie mi się to i przyda mi się to po prostu jako przykład. Oczywiście ja nie zdradzę tutaj, z kim rozmawiałem, nie zdradzę też imienia nawet, ani okoliczności, tylko powiem ogólnie, że miałem taką rozmowę z siostrą pewną w Chrystusie. Pozdrawiam cię, siostro, jeżeli mnie słuchasz teraz. Oczywiście nikt się nie dowie, kim jesteś. Nikt się nie dowie o naszej rozmowie. Ale ogólnie taki zarys wykorzystam, bo często wykorzystuję właśnie rozmowy z wami lub komentarze, które piszecie, bo sam się uczę wiele i przydają mi się. Tak samo teraz wykorzystam tą rozmowę jako coś dobrego. Czyli, aby inni wyciągnęli stąd naukę. Więc, kochani, rozmawiałem z pewną siostrą. W zasadzie to no, czułem, że po prostu poprosiła mnie o rozmowę. I z pisania tam na Messenger doszło do tego, że się po prostu zdzwoniliśmy. Jak się okazało, siostra ta bardzo cierpiała ze względu na pewne rzeczy z przeszłości, które dręczyły i ją, to są pospolicie nazywane wyrzuty sumienia. Każdy z nas zrobił w życiu coś, czego żałował przez długi czas, prawda? Albo jeszcze nawet po latach te rzeczy potrafią wyjść i zasmucać nasze serce, że tak zrobiliśmy, czy tak, że źle zrobiliśmy, prawda? Tym bardziej, jeżeli narodzimy się na nowo, nawrócimy się do Pana Boga, no to żałujemy tych złych rzeczy, które zrobiliśmy, ale pamiętajcie, że czasu nie cofniemy. Więc prosimy po prostu Pana Boga o wybaczenie. Natomiast jeżeli osoby, które skrzywdziliśmy, już nie żyją, to nawet nie mamy możliwości iść do tej osoby, żeby ją przeprosić, czy nawet, jak to niektórzy robią, modlić się do jakichś osób, ponieważ to nie ma sensu. Nasza modlitwa do tej osoby nie dotrze. Jest to niemożliwe. My nie mamy kontaktu z tymi osobami, bo jest to niemożliwe i do osób zmarłych się nie modlimy, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Prawda? Dlatego też, jeżeli mamy wyrzuty sumienia, to modlimy się do Pana Boga i wyznajemy Mu skruchę naszą, że żałujemy tego, co się stało, ale nie możemy tego naprawić, żeby nam wybaczył. I Pan Bóg, jeżeli widzi taki stan serca, daje nam ulgę. I tu chodzi o to, kochani, że jeżeli zrobimy jakiś w życiu grzech, mówię, nawiązuję do Jakuba tutaj, wyznawajcie sobie nawzajem upadki, który nas męczy i dręczy i nie potrafimy tego unieść i czasem jest tak, że my nawet otwierając Słowo Boże nie potrafimy tam znaleźć słów pokrzepienia, ponieważ one do nas nie trafiają, to wtedy niektórzy ludzie potrzebują tego, żeby wyżalić się. I o tym jest tu mowa, że my idziemy do brata czy siostry, oczywiście w Chrystusie, bo jeżeli pójdziemy do zwykłego, przeciętnego człowieka, takiego, który no jest bardzo, bardzo mało albo wcale wierzący, no to nas poklepie po plecach, powie nie martw się i tyle. Natomiast tutaj mamy nawiązanie, jeżeli jest to człowiek wierzący, to wtedy on będzie prosił Pana Boga, żeby nam ulżyło w dodatku. A jeżeli jest sprawiedliwy, to ta modlitwa może bardzo wiele, bardzo nam pomóc. I o tym tu jest mowa, widzicie.
I wtedy, kochani, jeżeli was takie coś gniecie i męczy, idźcie do brata, idźcie do siostry w Chrystusie, do ludzi wierzących prawdziwie, których poznajecie po owocach, tak mówi Słowo Boże, i im się zwierzcie i im wyznajcie, że macie taki problem z takim grzechem, albo że to was po prostu gniecie, albo że robicie non-stop ten grzech, nie potraficie przestać. Idźcie, jeżeli to wam ma pomóc. Idźcie do tego człowieka, a jeżeli zna Słowo Boże, to poda wam wersety, to poda wam pokrzepiające słowa, po pierwsze od samego Boga poprzez Pismo Święte, a po drugie, przypuszczam, że będzie w stanie, bo Duch Święty będzie przez niego przemawiał, więc będzie w stanie was pokrzepić i podać wam odpowiednie słowa, takie lekarstwo na wasze po prostu poharatane serce. Prawda? Tak samo było i w tym przypadku. Porozmawiałem z tą siostrą. Bardzo smutna rozmowa, ale po tej rozmowie, ja zresztą to podkreśliłem w rozmowie, że będę się modlił. Zwrócę się do Pana Boga, aby po prostu najzwyczajniej ulżył tej siostrze. Co też później zrobiłem. I ku mojej radości okazało się potem, bo siostra mnie poinformowała, że jest lepiej, jej stan psychiczny, że tak powiem, jej nastrój uległ polepszeniu, także te mocno przygnębiające chwile przeszły. No ale potrzebowała właśnie tego, aby ktoś wierzący podał jej jakieś wersety, opowiedział o Panu Bogu w ten sposób, że on jest w stanie wybaczyć wszystko, a takie rzeczy na pewno. Prawda? Powiedziałem, czego Pan Bóg nie jest w stanie wybaczyć, ale powiedziałem, co jest w stanie wybaczyć i jak bardzo wiele jest w stanie wybaczyć. Więc jeżeli ty żałujesz, to takie coś na pewno Pan Bóg ci wybaczy. Jeżeli ty masz boleść w sercu, jeżeli żałujesz tego przed Bogiem, to nie ma mowy, że Pan Bóg ci nie wybaczy, bo taki jest Bóg. Gdyby ci nie wybaczył, postąpiłby naprzeciwko swojej naturze. Pan Bóg, jak wiemy, nie zmienia, jego natura się nie zmienia, natura jest cały czas taka sama. Więc jeżeli Pan Bóg powiedział, że jeżeli żałujesz i przyjdziesz do mnie, to ja ci wybaczę, jeżeli taki jest twój stan serca. Prawda? Jeżeli te słowa są szczere. I o tym tutaj macie napisane. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki, prawda? I módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Widzicie, to jest to, co wam podałem z życia. Siostra wyznała mi swoje upadki i modliłem się za nią. Macie, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Modliłem się, aby była uzdrowiona. Mało tego, jest dalej napisane, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I niech ktoś nie sądzi, że przemawia przeze mnie pycha, że ja się uznaję za sprawiedliwego, ale moja modlitwa, mam nadzieję, bardzo dużo pomogła. I Pan Bóg ulżył tej osobie. Prawda? Bo my, jeszcze nawiązując do sprawiedliwości, to my jesteśmy... Nasza sprawiedliwość ludzka, kochani, to jest nic w porównaniu do sprawiedliwości Bożej. Bo czasem nasza sprawiedliwość potrafi być głupia, z czego niektórzy z nas sobie nie zdawają nawet sprawy. Ale są osoby, prawda, których uznajemy za sprawiedliwe, które bez względu na okoliczności są zawsze sprawiedliwe, starają się. Za taką też osobę się uważam. Za sprawiedliwą. Staram się żyć według sprawiedliwości. Kiedyś wam opowiadałem, podawałem wam przykład, taki może śmieszny, nieśmieszny, na podstawie moich kotów, w jaki sposób do nich podchodziłem i żeby to było sprawiedliwe. Także no, bardzo prosty to był przykład. I moi drodzy, żeby nie zbaczać za bardzo z tematu znowuż, tak to wygląda.
I ten werset należy rozumieć według mnie, według mojego poznania w ten sposób, jaki wam przedstawiłem, na podstawie prostego życiowego przykładu. Prawda? Myślę, że się z tym zgadzacie. Teraz zmienimy nieco tutaj temat i będziemy się trzymać tematu głównego, ale zagadnieniem zajmiemy się takim, kto jest w stanie wybaczyć nam grzechy i czy jest to ksiądz. No bo to jest ich taki przymiot charakterystyczny, że to oni właśnie przez te klepanie zdruwasiek i innych tam rzeczy wybaczają nam grzechy. No nie? Otwórzmy sobie Mateusza 9. Werset 2. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: on bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swojego domu. Moi drodzy, nie wiem, czy tu jest w ogóle potrzeba wyjaśniania tych wersetów, ponieważ wszystko mamy wyłożone na stół i te słowa są proste. Czyli, jak widzimy, Pan Jezus powiedział: ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Czyli co zrobił? Przebaczył mu jego grzechy. Miał taką moc, kochani, będąc już, czy jeszcze tutaj na ziemi. A więc tą moc ma cały czas. Tym bardziej, będąc w tym stanie, w którym jest teraz. Jako Syn Boży miał i ma taką moc. Są tutaj takie słowa. Te. Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy. Abyście wiedzieli, że ma na ziemi moc przebaczać grzechy. Czyli nawet tutaj, będąc w ciele człowieka, Pan Jezus miał cały czas moc przebaczania grzechów. O to tutaj chodzi. Prawda? I tutaj nie trzeba nic więcej dodawać i tak dalej. Czyli wiemy, kto ma moc przebaczania grzechów. Ale otwórzcie sobie jeszcze Łukasza. Siódmy rozdział, wersety w zasadzie od 36. I czytamy tak. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek.
Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi. Wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a on odrzekł, powiedz nauczycielu. Tutaj chciałbym wam szybko omówić to, co przeczytałem, bo idziemy dalej później jeszcze w wersety, które nas przybliżą do tematu głównego, czyli do wybaczania grzechów, między innymi. Więc przyszedł Pan Jezus do faryzeusza, ale jakaś kobieta, bardzo grzeczna, dowiedziała się, że on tam jest, poszła, prawda, przygotowała się odpowiednio do tego, no i ta kobieta, sądząc po jej czynach, musiała wiedzieć, czuć, kim jest Pan Jezus i musiała swoich grzechów, bo była grzesznicą, jest napisane, musiała swoich grzechów żałować, prawda, bo widzimy, co ona robiła, że płakała i zobaczcie, jaki to musiał być płacz, że tymi łzami obmywała jego nogi. Czasami jest taki zalew łez, prawda? Mocno człowiek płacze i no to musiał być taki mocny płacz. Wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. Kochani, ciężko nam sobie nawet wyobrazić taką scenę, więc to jest wyraz tutaj, jak bardzo ta kobieta żałowała tego, co zrobiła. Natomiast podejście faryzeusza jest typowe dla ludzi, którzy po prostu no, osądzają z góry ludzi. I takie typowe było właśnie dla kogoś, kto wynosi się ponad innych, kto traktuje z góry grzeszników. I moi drodzy, ten właśnie się zastanawiał, nie? No, co to za prorok, nie? Skoro on pozwala na takie rzeczy. A Pan Jezus, jak wiemy, bada i potrafił badać i cały czas bada nasze serca. Więc Pan Jezus wiedział, co siedzi w tym człowieku, dlatego zaczął do niego w ten sposób, że Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. No a on odrzekł, powiedz nauczycielu. I teraz czytamy dalej. Bo to będzie ciekawy właśnie też tutaj taki wywód. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział, słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała, a komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który ich grzechy przebacza. I powiedział do kobiety, twoja wiara cię zbawiła, idź w pokoju. Zobaczcie, jak wiele tutaj jest, kochani, przekazu, jak wiele jest mądrości Bożej, wiele, wiele rzeczy do poruszenia. Nie tylko to, że Pan Jezus ma moc przebaczania grzechów, co tutaj udowodnił, ale jest tu naprawdę wiele, wiele mądrości. Na samym końcu czytamy, twoja wiara cię zbawiła, iść w pokoju.
Twoje grzechy są przebaczone. Te słowa świadczą o tym, że Pan Jezus ma moc przebaczenia grzechów. Może to robić z całą śmiałością. Więc do Niego się zwracamy oczywiście, aby przebaczał nam nasze grzechy, a nie do jakichś ludzi, tym bardziej, że Pan Jezus jest też jedynym pośrednikiem między Ojcem a ludźmi. To tak po prostu dodaję tylko, bo no, każdy chyba z Was o tym wie, ale gdyby ktoś miał wątpliwość, czy modlić się do Boga Ojca o przebaczenie grzechów, czy do Pana Jezusa, to tutaj ma też odpowiedź, że Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a ludźmi, więc tak czy tak należy się pomodlić do Pana Jezusa, aby przedstawił nasze grzechy, naszą pokutę, to, że chcemy się odwrócić od grzechu Panu Bogu, Bogu Ojcu. Prawda? Robimy to za Jego pośrednictwem. To taka mała wzmianka. Natomiast wracając tutaj do tekstu, Pan Jezus zwraca uwagę na to, kto będzie bardziej wdzięczny właśnie Panu Bogu za wybaczenie mu grzechów. Czy ten, co mu mało darowano, czy ten, co dużo darowano. Więc tutaj i faryzeusz prawidłowo odpowiedział, że ten, któremu więcej darowano. Tak samo, kochani, ja znowuż tutaj nawiążę do mojego życia, co lubię robić, bo to jest najszczersze, bo sam tego doświadczyłem. Tak więc mi akurat podczas mojego narodzenia się na nowo Pan Bóg wybaczył bardzo wiele. Kochani, ja śmiem twierdzić i ja tak twierdzę i mówię to czasem i nie wstydzę się tego, że jeżeli robiliście w życiu jakieś złe rzeczy, przypomnijcie sobie, co robiliście w życiu złego, o którym być może nikt nie wie, jakieś wyjątkowe świństwa, jakieś wyjątkowe podłe rzeczy, to wierzcie mi, że i tak ja jestem z Was najgorszy. I moi drodzy, byłem najgorszy, tak powiem, bo już tego nie robię. Ale byłem z Was najgorszy, najpodlejszy. I moi drodzy, kiedy ten ciężar ze mnie spadł, kiedy mogłem przestać robić te rzeczy, że tak powiem, i poczułem ulgę, że Bóg mi wybaczył te wszystkie podłe rzeczy, to jestem mu to już kilka lat minęło od tamtej pory, szybko ten czas leci, ale jestem mu do tej pory niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. Nie ma słów ludzkich, ani chyba anielskich, które by mogły przedstawić mój stan serca, jak bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu za to, co dla mnie zrobił. Bo było tego tak wiele. I właśnie ci najwięksi grzesznicy, z których zdjęto pewne jarzmo, pewien ciężar, moc tego grzechu została z nich zdjęta, są bardzo wdzięczni Panu Bogu. Natomiast ci, którzy nie byli takimi mocnymi grzesznikami, to w ich życiu oczywiście ich życie zmienia się. Oni mają wiarę, dostawają wspaniałe właśnie to poczucie, że Pan Bóg jest. Natomiast wiele się w ich życiu nie zmienia tak, jak zmienia się w życiu wielkiego grzesznika. Bo ci ludzie, którzy no czasem tam coś skłamali, ale to tak troszkę tylko, ale moralnie byli bardzo, bardzo tak no w porządku, że tak powiem, prawda, albo ich mowa nie była mocno wulgarna, to takie wam mówię najbardziej charakterystyczne rzeczy, nie doświadczyli właśnie tego, że Pan Bóg z ich to ściąga, że Pan Bóg ich oczyszcza z tego, nie?
Natomiast ludzie, którzy mieli problem z wysławianiem się w takim sensie, że ich mowa to był taki płynący gnój, tak jak z moich ust, co drugie słowo to wulgaryzm, przekleństwo, to kiedy dostrzegają to i widzą, jak byli obrzydliwi, to bardzo doceniają i cenią za to właśnie ten czyn Pana Boga. Czyli przebaczenie grzechów to jest. Oczyszczenie z grzechu, oczyszczenie z uwiązań demonicznych, bo to są takie demoniczne uwiązania, że my to musimy robić. Nie możemy przestać tego robić. Jeżeli ktoś jest wulgarny na co dzień, powiedzcie mu, żeby przestał na 2 dni. 2 dni to on nie wytrzyma 2 godzin, nie mówiąc o 2 dniach. Prawda? Już nie mówię o innych, większych, mocnych grzechach, których tutaj nawet nie wypowiem. Jeżeli Pan Bóg zdejmuje z tego człowieka to, ten ciężar i on już nie musi tego robić, jest bardzo, bardzo wdzięczny. I będzie za to mocno kochał Pana Boga. Mocno. Ponieważ na sobie doświadczył tej całej mocy, tej siły, jaka jest właśnie duchowa, ze strony duchowej, której my nie widzimy, my tego nawet nie czujemy, że coś z nas było ściągnięte, że to się stało w tej sekundzie. Nie, po prostu to przestaje istnieć. Pan Jezus to opisuje, prawda? Działanie ducha, że jest jak wiatr. My czujemy po prostu, że on wieje, ale my nie wiemy. My go nie widzimy, prawda? Tu o to chodzi. Wiatr potrafi być tak silny, że wyrywa drzewa z korzeniami, ale go nie widzimy. Natomiast on to robi. Tak samo jest z mocą ducha, z tą siłą ze świata duchów, że jest bardzo mocna, sprawia wielkie rzeczy, ale my tego nie widzimy. Natomiast bardzo to mocno w życiu odczuwamy. Prawda? I tu jest o tym właśnie mowa. Jest o tym mowa, że ta kobieta była bardzo grzeszna, ale mocno żałowała, więc zostało jej to przebaczone. Tu macie tą pewność, że jeżeli wasza skrucha jest tak mocna, nawet jak tej kobiety, ona tutaj, no to była taka rozpacz, ja tu widzę rozpacz. Więc mamy pewność, że Pan Bóg takie rzeczy wybacza, obojętnie co to jest. Nie ma wpływu. Siła grzechu nie ma tutaj żadnej mocy, kiedy Pan Bóg postanawia wybaczyć. Pan Bóg po prostu mówi, tak jak tutaj powiedział Pan Jezus, twoje grzechy są przebaczone, jest koniec, kropka, temat jest ucięty, zamknięty i tyle. Twoja wiara cię zbawiła w dodatku. Te słowa są bardzo też tutaj ważne. Idź w pokoju. Co znaczy, że twoja wiara cię zbawiła? No po prostu, że wiara tej kobiety w to, że Pan Jezus może wybaczyć właśnie jej grzechy, uwierzyła tutaj właśnie w Syna Bożego, nie uwierzyła w co innego, w jakieś tam wystrugane coś, tylko w żywego Boga, więc ta wiara ją zbawiła, ta wiara. Idź w pokoju. I tyle, moi drodzy. Więc zobaczcie, ile w tym tekście jest wspaniałych rzeczy, ile w tym tekście jest mądrości. A przede wszystkim, nawiązując do tematu głównego, mamy kolejny przykład tutaj, kto wybacza grzechy, kto potrafi wybaczać grzechy i do kogo my się mamy zwracać. Prawda? Żeby nam grzechy wybaczono. Możemy przyjść do Pana Jezusa? Jak najbardziej, oczywiście. Pan Jezus jest największym kapłanem. I do Niego śmiało możemy się zwracać o przebaczenie grzechów. Śmialutko. Ponieważ mówią nam o tym te wersety, że to Pan Jezus wybaczył.
Nie jakiś ktoś tam, gdzieś tam, coś tam. Osobiście Pan Jezus. Więc mamy pewność, że jeżeli bezpośrednio do Niego się pomodlimy i Jemu przedstawimy nasze grzechy, to nie jest nam potrzebny do tego nikt. Pan Jezus może wybaczać grzechy. Grzechy może wybaczać Bóg Ojciec i Pan Jezus. Ale czy my musimy modlić się do Boga Ojca, bo Pan Jezus nie ma takiej mocy? Nie. Jest tutaj wyraźnie powiedziane. Pan Jezus ma moc wybaczania grzechów. Oczywiście, że możemy się zwrócić do naszego Ojca, który jest w niebie, ale pośrednikiem jest Pan Jezus między Bogiem Ojcem a nami. O tym też mówi Słowo Boże. Nikt nam, oczywiście, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, nikt nam nie zabrania modlić się bezpośrednio do naszego wspaniałego Boga Ojca. Ale chciałbym, abyście wiedzieli, że nie jest dobre pomijanie roli i funkcji Pana Jezusa. Pan Jezus i Bóg Ojciec nie są o siebie zazdrośni. O tym też mówi Słowo Boże. Pan Jezus uważa Ojca swojego za większego niż On. O tym też mówi Słowo Boże. Ale Bóg Ojciec nie ma nam za złe, i o tym też mówi Słowo Boże, abyśmy czcili Jego Syna. O tym też mówi Słowo Boże. Więc odpowiadając może na powstałe też pytania przy okazji, możemy modlić się bezpośrednio do Pana Jezusa. Możemy. Ale o tym już nagrywałem, o ile sobie przypominam film, więc tutaj tej kwestii nie będę rozwijał. Moi drodzy, to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że to, co przerobiliśmy, wystarczy Wam, aby rozsądnie podejść do tematu i stwierdzić na podstawie słów ze Słowa Bożego, kto może z całą pewnością wybaczyć nam grzechy i do kogo możemy śmiało zwracać się bez żadnego ludzkiego pośrednika. Natomiast nawiązując do Jakuba 5,16, to wiedzcie o tym, że macie takie prawo, bo jesteśmy ludźmi też cielesnymi, prawda, w jakimś stopniu, bo żyjemy nadal w ciałach, więc jeżeli macie potrzebę i gnębi coś wasze serce, takiego przyziemnego, to macie prawo iść do swojej siostry, do brata, oczywiście wierzących, mówię o ludziach wierzących przede wszystkim, i tam przedstawić to, co was gniecie, co was boli, i tam możecie liczyć na współczucie. Coś wam, kochani, opowiem. Taki przypadek z mojego życia. To było bardzo dla mnie wstrząsające, mocne, dziwne. Ale okazało się oczywiście prawdą. Kiedyś pracowałem gdzieś, nie powiem gdzie, nie powiem okoliczności i tak dalej, ale to był jakiś tam czas większy temu. I to nawiązuje do tego, żebyście wiedzieli, dlaczego uważam, że należy swoje boleści, swoje przykrości, czy upadki, czy grzechy nawet, wyżalać się i wyznawać ludziom wierzącym w Boga. Takim, ale prawdziwie wierzącym w Boga. Prawda? Już wam mówię. I zdarzyło się, że w tej pracy to był taki okres dla mnie ciężki. Ja byłem chory. I w związku z tym, ale chodziłem do pracy, ale ta choroba się powiększała pewnego dnia i też wieczoru byłem w stanie takim bardzo tragicznym, ale nie chciałem tego mocno dać po sobie poznać, więc chciałem wytrzymać.
Natomiast bardzo źle się czułem, miałem drgawki. Oblany byłem jak po prostu wodą, tak byłem spoczony. Wszystko mnie bolało. No i pracował ze mną ktoś, taki nazwijmy to mój partner. Człowiek fałszywy. To mówię z pełną świadomością, co się później zresztą okazało, kim jest. I postanowiłem temu człowiekowi po prostu, bo ja nie wytrzymywałem fizycznie, no po prostu zwierzyć się, jak bardzo źle się czuję. Myślałem, że może mi coś po prostu doradzi, albo wymyślimy coś, żeby załatwić mi zastępstwo, żebym ja szedł do domu. Po prostu nie wiedziałem, co robić, tak powiem. No więc postanowiłem się poradzić. No i powiedziałem, że czuję się tak czy tak. Kochani, w momencie, kiedy powiedziałem te słowa, ja jechaliśmy w samochodzie. Pamiętam nawet, w którym to było miejscu. Kiedy powiedziałem właśnie, że czuję się okropnie i chyba mam gorączkę czy coś takiego, już nie pamiętam tych słów, ale w tym momencie w mojej głowie, słuchajcie, odezwał się głos. To nie był głos schizofreniczny, to nie była choroba psychiczna. Tak, schizofrenicy podobno słyszą jakieś głosy. Nie zaliczam do tego do chorób psychicznych, kochani, bo nie mam tak na co dzień. Ale wtedy w głowie usłyszałem dosłownie, jakbyśmy to my wierzący nazwali w duchu. W duchu usłyszałem dosłownie takie słowa: nie licz na współczucie. Nie licz na współczucie. Brzmią te słowa w mojej głowie do dzisiaj. I przyjechaliśmy potem na bazę. Ja wieczorem to już byłem w stanie krytycznym. Ten człowiek to widział. Ale moi drodzy, tak jak usłyszałem te słowa, nie było żadnego współczucia. Mało tego, widziałem taką pogardę, jakby ten człowiek cieszył się z tego, że ja muszę w tym stanie wytrzymać. I to jeszcze ładnych parę godzin. Takie odebrałem wrażenie. Takie zobojętnienie. Kompletnie zero. Totalnie zero jakichś słów pocieszających. Czy słuchaj, to zróbmy może tak. Czy po prostu no zadzwońmy tu. A było kilka osób, do których mogliśmy zadzwonić, żeby mnie zmienili. Nic takiego się nie stało. I ja czułem po prostu, że tam w sercu tego człowieka jest mróz, tam jest lód, tam jest zima. A te słowa miałem cały czas w głowie. Nie licz na współczucie. Od razu mówię wam, te słowa mi się pojawiły w głowie, jak wtedy, jak tylko zacząłem narzekać, jak tylko zacząłem się wyżalać, tak to powiem. Wyżalać. Bo człowiek właśnie ma taką potrzebę. Jak mu jest bardzo źle, a ja wtedy to był stan, proszę mi wierzyć, to był stan naprawdę, naprawdę tragiczny. Przyjmowałem tak wielkie ilości leków przeciwbólowych też, że dostawałem tak zwanych drgawek. Nie wiem, jak to bardziej fachowo się nazywa, ale nie potrafiłem opanować na przykład drgania całych przedramion. Od łokci do palców. Po prostu się taki napad miałem na przykład przez minutę czy dwie, że trząsły mi się tak ręce, że nie byłem w stanie zrobić nimi nic. Kompletnie nic. Wtedy wychodziłem z pomieszczenia, gdzie byliśmy razem z tym człowiekiem. I wychodziłem na korytarz, i tam te chwile najgorsze przetrzymywałem, żeby on tego nie widział dodatkowo. To był straszny kryzys dla mnie, ale
te słowa w mojej głowie, nie licz na współczucie, ja wiem, od kogo pochodziły. I pamiętam to wyraźnie, kochani. Tak więc, znowuż tu macie z mojego życia, po moich przejściach, pokazane, do kogo macie iść, jeżeli cierpicie, jeżeli chcecie współczucia i jeżeli chcecie pomocy przede wszystkim, czy fizycznej, czy duchowej, to zgłaszajcie się i wyznawajcie te rzeczy tylko i wyłącznie ludziom wierzącym prawdziwie. Może to brzydko brzmi. Może to naprawdę brzydko brzmi, bo są być może ludzie, którzy są niewierzący, ale w takich przypadkach akurat by wyciągnęli swoją rękę, widzieliby, że coś jest nie tego, pomogliby. Może to źle brzmi, co powiedziałem. Ale uważam, że najbardziej odpowiednią osobą do przynajmniej wyznawania upadków, czyli tak zwanych naszych grzechów, jest osoba tylko wierząca. To już na 100%. Natomiast jeżeli chodzi o taką zwykłą cielesną pomoc, czy doradę, czy poradę, to przepraszam, może źle się wtedy wyraziłem wcześniej, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, ludzi oczywiście niewierzących, bo ja ludzi niewierzących nie skreślam, nie są dla mnie kimś gorszym niż ja sam dla siebie, nie są absolutnie. Każdy ma szansę na zbawienie, każdy ma swoją zresztą drogę. Także przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, ale jeżeli chodzi o nasze grzechy, to róbmy to tylko i wyłącznie w stosunku do ludzi wierzących, którzy tutaj, jak widzicie sami, mają jakiś wpływ, ta modlitwa ma wpływ u Pana Boga. No bo osoba niewierząca się za nas modlić nie będzie, żeby nam Bóg wybaczył grzechy, prawda? Które nas dręczą od środka. Także o to tutaj chodzi. Ale wtedy mówię wam, co przeżyłem na własnej skórze, ten przypadek, to bardzo mnie to rozbiło. Bardzo. No i to chyba tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że każdy coś wyciągnął dla siebie, jakąś tam drobną poradę. Z mojej strony, kochani, to tyle. Temat uważam za jako tako po japońsku omówiony. Tak jak mówię, nie rozwijałem mocno tego tematu, ale te rzeczy, które przeczytaliśmy, powinny wystarczyć nam w zupełności, abyście wiedzieli, że o wybaczenie grzechów zwracamy się do Pana Jezusa, a zwierzać możemy się naszym braciom i siostrom z naszych popełnionych grzechów. Tym bardziej, jeżeli w stosunku do kogoś popełnimy nasz grzech, czyli zgrzeszymy przeciwko jakiemuś człowiekowi, zrobimy coś, co mu zaszkodzi, to wtedy jak najbardziej poprawne jest pójść do tego człowieka, przeprosić go, wyjaśnić sytuację, błagać o wybaczenie jego i Pana Boga. Prawda? Wtedy tak to wygląda. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli i widzieli po tym filmie, że nie musicie iść do żadnego kapłana tu na ziemi, do żadnego księdza i nie musicie mówić rzeczy, których nie chcecie, aby jakiś człowiek się dowiedział, że wystarczy wam po prostu powiedzieć to przed Bogiem, powiedzieć to Panu Jezusowi w modlitwie, w miejscu, w którym nie będzie nikogo, o czym mówi Słowo Boże. Możecie się zamknąć w jakiejś ciemnicy i tam modlić się do Boga, który jest w ukryciu, jak to mówi Słowo Boże. Wy też będziecie w ukryciu. Będzie to wasza intymna i prywatna sprawa do Pana Jezusa. I wtedy cała sytuacja jest między wami a samym Bogiem, a nie jakimś pośrednikiem ludzkim, co jest kompletnie niebiblijne.
Osoba wierząca może się wstawić za wami w swojej modlitwie, aby jeszcze mocniej zwrócić uwagę Pana Boga na ważność tego. Natomiast człowiek, do którego pójdziecie ze swoim grzechem, nie jest w stanie wam go wybaczyć jako Bóg albo jako pośrednik Boga. Nie może tego zrobić. On tego zrobić nie może. On może wam wybaczyć to, co zrobiliście w stosunku do niego, jakąś krzywdę. To taki grzech, takie przewinienie. Po pierwsze, tutaj wybacza wam człowiek, to już jest wam na sercu lżej, ale jeżeli to było, a występując przeciwko człowiekowi, grzesząc przeciwko człowiekowi, łamiąc jakieś zasady, no łamiemy prawo Boga, bo prawo Boga mówi: nie wyrządzajcie sobie nawzajem szkody, miłujcie się jak bracia. Więc należy po pierwsze też tutaj przeprosić te osoby pokrzywdzone, jeżeli jest to w ogóle możliwe, prawda, bo czasami jest niemożliwe. Ale po drugie, należy prosić o wybaczenie złamania prawa Bożego Pana Boga, prawda? Tam należy prosić, bo stamtąd przyjdzie właśnie ochłoda na nasze serce, stamtąd właśnie od Pana Boga z tej sfery duchowej przyjdzie ulga, bo to są rzeczy związane właśnie z duchowością, ze stanem naszego tak zwanego serca, które Słowo Boże tak to opisuje, a są to stany właśnie naszego ducha. Więc niech ten film w jakiś sposób wam przypomina o tym, kochani, że absolutnie nie musicie klepać 5 razy zdrowasiek albo innych rzeczy, żeby dostąpić przebaczenia grzechów. Pan Bóg wybacza osobiście, osobiście. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I jeszcze jedno tutaj chciałbym dodać. Teraz mi w ostatniej chwili doszło takie słowo. Są w Słowie Bożym jeszcze inne wersety. Ale muszę zwrócić jeszcze uwagę na jeden werset właśnie, który mi się teraz przypomniał. Proszę bardzo, i ten werset powinien w zupełności wystarczyć, zamiast całych tych moich wszystkich wywodów, powinien ten werset wystarczyć jako jeden, jako jednostka, jako coś, jako podstawa do tego, abyście wiedzieli, kto wybacza grzechy. Zobaczcie, to jest 1 Jana 2:1. Zapamiętajcie te słowa, kochani, i już zawsze będziecie wiedzieli, do kogo możemy się zwracać o wybaczenie grzechów. I jest napisane tak: moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Także, kochani, zobaczcie, Bóg Ojciec nam osobiście także wybacza grzechy, jak i Pan Jezus. I w dodatku Pan Jezus jest orędownikiem, jest sprawiedliwy, co tutaj mamy napisane, i jest orędownikiem u Ojca, jest pośrednikiem. Więc z całą śmiałością módlcie się do Pana Jezusa, aby przedstawił nasze grzechy. Jeżeli mocno ich żałujemy, potrzebujemy takiej wyjątkowa jest sytuacja, to modlimy się poprzez Pana Jezusa do Boga Ojca. Pan Jezus z całą pewnością przedstawi naszą sprawę Bogu Ojcu, jest orędownikiem, działają w jedności. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że działają w jedności, więc w taki sposób przedstawiajcie swoje sprawy Panu Jezusowi lub Bogu Ojcu przez Pana Jezusa. Dzięki wam, kochani, pozdrawiam serdecznie, błogosławię, trzymajcie się i z Panem Bogiem.